uszanowanko, witam wszystkich prezesów i kierowników w 12 odcinku mojej weekendowej serii z gry Shadow of Mordor. Przejrzałem sobie mapę, okazało się, że ta egzekucja, która była tutaj, którą pokazywałem we wczorajszym odcinku, czy tam egzekucja, generalnie ta misja, to jest tego nieznanego kapitana. Po drodze tam zatłukłem jednego tego zielonego z informacjami i się okazało, że to on, także tylko tyle mi zostało. Sprawdźmy ulepszenia, bo mam jeden punkt umiejętności, a dużo rzeczy się tutaj zmieniło. Ognista strzała, roztańczona klinga, zmniejsza próg serii ciosów z 8 do 5 dla egzekucji. Wytrwałość, możliwość otrzymania jednego ciosu bez przerwania serii. Pogróżka, wyślij mu pogróżkę. Pogróżka gwarantuje mityczną runę po zabiciu wodza. To mnie nie interesuje, bo już nie mam kogo zabijać. Upiorny wybuch. Ulepsza upiorne porażenie, aby trafiało wrogów przed tobą. No chyba strzała. Tak, zrobimy ognistą strzałę sobie. I sprawdźmy tutaj to jeszcze, co mamy. To jest zablokowane, bo 2500 wymaga, czyli brakuje mi tych punktów mocy. One dopiero później będą przeze mnie w jakikolwiek sposób uzupełniane, a w tym momencie zacznijmy misję egzekucyjną, czerwoną, bodajże przedostatnią, tam jeszcze została jedna, żeby z niego uratować i zrobimy to, nie ma problemu. Ten to tak w ogóle wygląda, nie wiem czy pamiętacie, Władca Pierścieni, film Powrót Króla, to tam tak samo wyglądał taki jeden lamus. Co my tu możemy zrobić? Tu nie mamy żadnych możliwości, żeby coś wysadzić, żadnych. W każdym razie, może zajmiemy się tarczownikami najpierw. Jak to zawsze mam w zwyczaju. Dziesiątkujmy tą armię w jakiś sposób. O Jezus, już widzą mnie. Tego na końcu sobie zostawimy. Ojejku, no nie wyszło to tak, jak ja chciałem. Zginiesz chociaż? Dobra, nie zginiesz tak, jak ja chciałem. Także nie ma problemu. Aha, ci twoi ziomkowie to nawet mnie nie chcą atakować, tak? Okej. Widzę, że całkiem spoko. Boom. A kapitan się nawet nie szczaił, że coś takiego się tutaj dzieje. Że coś takiego ma tutaj miejsce. Okej. Okay. Oj. Dobra, pewnie jesteś jakiś słaby. No, pierdo. No właśnie, miałem naładowany już furię na mieczu. Więc giniesz na shifcie. Co ty możesz mi powiedzieć? Nic, więc nie jesteś mi w sumie do niczego potrzebny. Więc zginiesz marnie. Jak każdy ork. Pięknie. Znaczy uruk! Czemu na nich orkowie mówię? To są urukowie. Jak to powiedział sam ten... coś tam. Ten ziomek. To, że oni są znacznie gorsi. Dobra, no i zróbmy wtedy ostatnią misję bandety, tak? Chyba to jest ostatnia z czerwonych misji, bo armia Saurona już nie ma nikogo poza szturnikiem i dwoma jeszcze wodzami. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Vandetę. Tak sobie myślę, czy ja w ogóle kiedyś zginąłem w tej serii? Chyba nie, chyba za dobrze mi idzie. Dobra, już cię nie ma. Już cię tutaj nie ma. Dobrze. I mamy. Ruski Dogeł zginął. Pomścisz jego śmierć, jeśli prag wyrodny też wyzionie ducha. Okej, okay, potęga 4. Brzmi groźnie, kiedy ja mam potęgę 60. Zajrzyj do świata upiorów. To on? Nie, to nie on. To jest chyba wódz? Nie, kapitan zwykły. Ale nie, on mnie nie interesuje. Mnie interesuje prag wyrodny, który jest... którego nie ma. Gdzie on może być? Tam coś jeszcze jest? Prag wyrodny, jest. Mamy go.
Jak do niego przejść bez alarmowania strażników? Chyba w ten sposób przejdziemy sobie, co? Mam nadzieję, że Prag nie jest odporny na ataki. I tyle. A powiedzcie mi, co z tym wodzem? Też jesteś easy? Jesteś easy, dobra. To przy okazji też go zrobimy. Boom. Kolejny nie żyje. Dwóch wodzów się pozbyliśmy za jednym zamachem. Czy zbierać od nich runy? Nie wyglądają mi na legendarne i mityczne. No, nie będziemy zbierać. Nie potrzebujemy. I w takim razie weźmiemy się za... O, bo wiecie co, wezmę te runy, bo będziemy potem na mapie wkurzać. I lubię, jak mapa jest czysta. Dobra, weźmy tą runę stąd. I weźmy runę z obok ogniska, która była. Bo to będzie mnie na mapie wkurzać. Ja nie lubię, jak mi coś tutaj świeci wszędzie. Weźmy tę runę. I weźmiemy się za misję główną. Dobrze, armia Saurona. Misja na... którego wódz? Dobra, weźmiemy sobie tą misję. Tak, oznacz cel. Dobrze, w którym miejscu to jest na mapie? To jesteś ty tutaj. Znowu Vandetta kolejna. Znowu Clutch Master. Dobra, nie będziemy robić tych misji, bo to jest głupota. Stąd będzie chyba najbliżej, nie? Oj, oj, oj. Pięknie. Porobieni wszyscy. Porobieni. Piękniemy. Gule? Ominiemy te gule, bo... To normalny będzie chciał z nimi walczyć. To są tak bezsensowne zwierzęta. Stworzenia. Chciałbym chętnie przeskoczyć przez coś takiego. Dobra, mamy to. Przeskoczyłem, więc lecimy. W ogóle chyba źle to oznaczyłem na mapie, bo nie widzę, ile metrów do tego jest, ale już jestem blisko. No, bardzo blisko. Dobrze, mamy to. I bierzemy tę misję. Łowy ze zwierzyną. Dobrze, dobrze. Hunt the hunters to draw out their master. Upolił łowców, a zjawi się ich pan, a łowcy to pewnie są ci z dzidami, tak? Czy coś w tym stylu, tak? Nie? A jak mam zabić łowców? To bez znaczenia, jak ich zabiję, tak? Czy mam taką nadzieję, bo nie chcę się bawić w jakieś tam pierdoły. A, wystarczy ich po prostu zabić. Tu są jeszcze łowcy jacyś. Tak dość blisko. Żebym nie musiał iść tam. Mamy tego łowcę, który robi chyba siusiu. I tutaj mamy kolejnego łowcę, który stoi w miejscu. No i czekamy na wodza, który się już zjawił. Mam nadzieję, że nie jesteś odporny na ataki z dystansu. Troszeczkę to by mnie poirytowało. Ale znając życie, pewnie jesteś. Sprawdźmy. Nie jest. Dobrze, co możemy zrobić? Możemy zepsuć to, to, to. To, żeby wezwać zwierzynę. Okej, okay, weźmy sobie strzały. One chyba są tu, na samej górze. Tak? Dobra, mamy strzały jakieś. I skoro nie jesteś odporny na ataki z dystansu, to dostaniesz heada. Dobra, na razie niech te karagory porobią zadanie za mnie. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to, bierzemy od ciebie to. Ojej, 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 ojej. Dobra, od ciebie trzeba wziąć to. Wyszło troszkę gorzej niż ja chciałem, jak zwykle zresztą. Tu będzie... O, dobra, tu wyzwiemy Karagora. To on też dużo zrobi dla mnie. Na dole cały czas Karagory walczą.
Mamy strzały. Możemy się teraz zabawić. Tarczownik nie żyje. Karagor, o Jezus. Czemu mnie? Oj, 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 to nie wyszło tak, jak ja chciałem. Nie mogę cię kontrolować na etap, dobra. Dobrze wiedzieć na przyszłość takie rzeczy. Co ty próbujesz w ogóle, halo? Niech ci się, znaczy niech mi się naładuje to śmieszne skupienie całe. Albo niech mi się nie naładuje, naładowało się dopiero teraz. Dobra, to jeszcze jeden celny strzał w głowę i po tobie. Okej, mamy to. Na dole on został sam, więc możemy go zaatakować z góry, tak? Albo nie? Albo tak, dostał porządnie. Dostał bardzo porządnie. No, dobra, dobra. Dobra. Tam ktoś woła. Nie ma podpalania. Nie ma takiego podpalania. Dobrze. Dobrze, dobrze. Easy. Pa-pam. Kolejny. Posłany do piachu. Kappa. Też miał kitkę, widzicie? Nie nosi kitek. Kitków. Kitek. Ej, ziomek. Tam ktoś poszedł wołać. Dobrze, ostatnia misja, tak? Aha, dobra, wy uciekacie już ode mnie. To jakie mi zostały misje? Dwie misje główne mi zostały. Więc zróbmy i wodza. Bo zlikwidowani są wszyscy. Chyba. Dobra. Bo to już widzę, jest ostatnia z tych misji z orkami. Później będzie taka inna misja, też fajna całkiem. Dobra. Zlikwiduj wodza, to jest drugi bliźniak i on będzie wspominał, że mu brata zabiliśmy. Tak swoją drogą się zastanawiam, jak orkowie mogą mieć brata, skoro oni są urukowie, skoro oni się lęgną tak dość dziwnie i śmiesznie. Nie wiem. Szczurnik. XD. Nie daj się złapać, mówili. Oła. Oła, to musi boleć. A co to się dzieje? Halo? Nie. Coś pięknego. It's beautiful. Nic mi nie jest, jestem cały. Mhm. A czy ja? Just make sure you show up to take the place of the dead war chief. But the war chief's not there. I'm going to go kill him! Oh, yo, yo, yo. I'll be right behind you. Ale beka, nie? Czerwone oczka. Aż mu na wieży wyszły. No, nada się, nada. Jedyny miecz chyba, jaki mogłeś zdobyć. Co mam tutaj zrobić? Pokonaj dwóch rekrutów berserków, tak? Co tam było? Zabij berserka za pomocą ściągnięcia. Aż tak łatwo można byłoby to zrobić? Zwab. Chodź jeden do mnie. Przyjdziesz? Przyjdziesz. Nic nie widzę, słońce mnie razi. Razi mnie słońce. Co to już? Oho, mamy go. Mógł. W
Słuchajcie się w to, co śpiewa ten... Ten uruk? Coś? Mog. Mog. No nie wiem, czy tak poznasz, bo zginiesz marnie. Jak na uruka przystało. Nie na dole są gdzieś? Powiedz, że nie jesteś odporny. Aha, nie jesteś. Pięknie. Nienawidzi Karagorów, życie mu się zregeneruje, nie? Bum, 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 bum. Zróbmy mały boom, zróbmy większy boom i zróbmy... Gdzie tu jeszcze było jedno boom? Tu było boom. O, trafiłem? Trafiłem. Już myślałem, że nie trafiłem. Chcesz zginąć marnie? To zginiesz marnie, mogu. Ale krótki chyba odcinek, ze 16 minut, 17. Ale pięknie umarł. Zdechł. Co ma odciąć? Ucho, no tak. Nam. Wódz szczurnik. No i tyle. Chciał pożyczyć jako klingę. W sensie miecz. Albo ostrze, cokolwiek. Dobra, więc fajnie wygląda ta armia. Bo nie ma tu już żadnego. Został ostatnim wodzem. Ciekawe, nie? Ciekawie się porobiło. Bo teraz ostatnie misje fabularne, które mi zostały, to właśnie te. Oj, tutaj. I wiecie, co zrobiłem? Tę misję. Słowa się rzekło, no nie? W tę manikę. Teraz jakby mi któryś uruk zabił, to by było bardzo nieprzyjemnie. Bo zyskałby taką potęgę. Dobra, a sprawdźmy jeszcze, co my tutaj mamy za ulepszenia, bo punkty jakie zostaliśmy. Maksymalna ilość życia czy zasób skupienia? Zasobu skupienia nie potrzebuję, ponieważ wszystko dostaję se tak o. Punktów nie mam żadnych. A jak to? Mi brakuje potęgi jeszcze więcej? Lol. Mi brakuje potęgi, jeszcze ci powiedzą. Znaczy mi powiedzą. Dobra. Pójdziemy sobie tutaj. Do tych ludziów. To też są fajne misje. Hirgon. Tak, wiedziałem, że się nazywa Hirgon. Param pam pam pam. Org. No, we widzą najwięcej. We've learned where they are keeping our blasting powder. What need have I of blasting powder? It's all part of the plan, my friend. Będzie bitka. Dobra. To lecimy. Ja w ogóle nic nie klikam, nie? Ja on sam idzie. No i dupa.
Teraz już ja muszę iść. Incapacitate them by using their weakness. Grog. Have you ever heard of Hithlis? It's toxic and is good for one thing: poisoning orcs. Aha. Follow me. Czyli to jest nasze zadanie. A mógłbyś być szybciej? Mógłbyś jednak. Dobrze, super. Ojejku. Możesz iść troszkę szybciej? Dziękuję. Okay. Been taken to. Do you believe she will be at this one? My heart says yes. I hope for your sake she is, Hildegor. Hildegor. No, gdzie mamy ten grog, te wszystkie śmieszne rzeczy do robienia? Mhm. I tyle. Które to są trujące? Aha. To są trujące zioła. Skoro już jestem tak wyskillowany, to what do you waiting for, orku? O, zaraz wracam. Haha, jestem! Babcia dzwoniła. Musiałem kilka spraw załatwić. Dłuższą chwilkę mi nie było, więc dla was to sekunda, ale... Ale dla mnie to dłuższa chwila. Dobra. Mamy te zioła. I idziemy do tego Hirogona. No i gdzie teraz biegniemy? Aha, mamy tylko krzaczki zbierać, tak? Where did you acquire this blasting powder? Traded for it. The blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. Pretty fair, if you ask me. You are proving yourself to be a strong leader. For a deserter. That is only because I leave the hard work to men like you. Ole to spowiedział. Nieładnie, dobra. Orkowie porobieni. Pewnie tu gdzieś chwilę będzie, co? Dalej, dalej, leć. No gdzie? No gdzie? Nigdzie? No gdzieś musi być. Ojejku. Boże, wszedłem w niego. Weźmiemy sobie od siebie strzały, bo mam mało. I to jest jedyny sensowny Karagor. A ten na niego z mieczem ty idzie. Dobra, mamy to. A mamy punkt umiejętności. Daj mi tą wizję. O Jezus, ja zły kwiatek podniosłem, tak? Ojej. Ojej. Dobra. Nowy cel, idź za Hirogonem. Ale to będzie długi odcinek chyba. Coś mi się tak widzi. I thought it impossible Sauron would ever return. Darkness descends upon Mordor. Not ładnie. Soon it will be impossible not to succumb. When we realized we couldn't fight the orcs, we started dressing up like slaves, sneaking into their camps to free the others. A bold strategy. Znaczy się teraz nie odzywam, bo oni tu fajny dialog prowadzą, więc nie ma sensu. When I was first rescued by the outcasts, they told me you led the search party for my head. I volunteered. Were you caught, our fellow rangers would have killed you. I cannot let you suffer that fate. Ale łaska, nie? Chciał go dopaść, ale zrobił to tylko po to, żeby inni strażnicy go nie mogli zabić. Naprawdę przyja Svel. Gulet będą. Ojejku. Tu widzę drugie koło nas od razu. I trzecie pośrodku, które pewnie aktywuje miliard guli. Tak mi się coś widzi. Mam
Ej, nie, nie aktywowało guli. O, idziemy. Oj, kolela. Grogu. The Uruks are stationed by the front gates. For the sake of my men, keep to the shadows. I'll gather my men and wait. Okej, no będziemy czekać, spoko, czekaj. Wszyscy patrzcie, jak ja to robię. Cały obóz. Don't be seen. These Uruks have killed many slaves for far less. Ile? Zabij 5 Uruków z ukrycia, a przy okazji wsypać im, czy tam dolać tego dziadostwa, dosypać, wrzucić do grogu. Elo? Fajnie się umiera? Też tak myślę. Też tak myślę, że nie. Ej, on mnie zobaczy. Co? Ojej, nie, nie od początku, błagam, nie! Nie chcę od początku. Oj, uff. Już myślałem, że coś się źle skończy dla mnie. O, w ogóle tu jak zabiłem tego, to już go tutaj nie ma, tego uruka. Więc całkiem spoko, mi to pasi. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Halo? Dobra. Musiałem w jakiś sposób się przedostać szybko. To jest jedyny dobry sposób na to. Dobra, jak się dosypuje? Lewy kontrol! No tak mogłem się domyśleć. XD. Obrażasz ich napitek. Oj. Dobra, dolewaj tutaj. Się nie zastanawiaj czemu, po co i jak i dlaczego, tylko dolewaj. Dobra, jeszcze ty. Znaczy jak ja wybiję cały obóz, to nie wiem czy ten grog się na coś nada. Ale okej. Ojojoj. Dobra, jeszcze jeden jest tutaj po środku. Sprawdźmy, tu jest raczej czysto przy tym jednym. Z ostatnim będzie najgorzej, bo jest przy orka. Nie mam strzał. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Na górze jest ostatni. Ale tu chyba już nikogo nie ma. O, nie ma nikogo. Dobra, mamy to. A, nie zrobiłem dodatkowego. Oho, czyżby ktoś przyjechał? Chyba będę musiał przerwać nagrywkę, bo ktoś przyjechał. Zaraz się okaże. Hej, hej. O. Ojejku. I tyle. No dobra, to dosyć tych czułości. No tak, bo jemu się nie podoba to, że on ma ukochaną, a Talion nie ma. Teraz wracam. Ale tak w ogóle się okazało, że to jest koniec misji. Także ja się z wami pożegnam w tym momencie. Miałem krótkie cięcie, ponieważ mama wlazła do domu z całym impetem. Ale mniejsza, to jest koniec misji, więc zakończę i tutaj nagrywkę. W każdym razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku z gry Shadow of Mordor. Komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i oceniajcie. Do zobaczenia, hej!